Cześć wszystkim, tutaj Mycha, rzucaj, nie gadaj. I dzisiaj mamy jeden z naszych kolejnych wywiadów, tym razem z Marcinem Mielczarkiem. Czarkiem, zwanym także jako kebab. Kebab, keps. Ja nie kebab, ale keps to jest taki skrót. Dobrze. A dzisiaj spotykamy się w sumie opowiedzieć o projekcie, który został mi podrzucony przez moich znajomych, czyli Game Master System. Aż double checka sobie zrobię. Game Master, Game Master Model. Module. GMO. Przepraszam, tutaj mam mały problem, bo w trakcie robienia researchu trafił. Internet mi proponował inne projekty o prawie identycznych nazwach. Więc to nie wiedziałem nawet, że są, które są bardzo podobnie się nazywają. Tak, to nie nawet wiedziałem. Na Steamie. Tak. Myślałem, że to unikatowa nazwa, a to znaczy zrobiłem niedokładnie research w takim razie. Różnią się końcówką, tym trzecią cząstką, bo jest system. System, na który trafiam i jak wpisuję początek, to jest pierwszą rzeczą, która mi podrzuca, a module jest. Ale właśnie może zacznijmy od tego, kto za nim o samym projekcie, to najpierw o człowieku stojącym za nim, czyli o tobie. Dobrze. Pytania, czy mam po prostu nie, zacząć? Teraz to jest daj od serca, zareklamuj się. A, mam się zareklamować, kurde, nie spodziewałem się takich pytań. Dobra, to tak. Generalnie w systemach RPG i tak dalej, to człowiek, jak pewnie większość ludzi, którzy się tym zajmują, po prostu zajmują się tym całe życie. Wprowadził mnie w to mój starszy brat. No, ale to później by takich historii opowiadał. Generalnie z drugiej strony w Game Devie siedzę od około 15 lat przynajmniej, ciężko powiedzieć, bo tę pierwszą robotę to miałem teoretycznie nie pracę, jak jeszcze byłem w szkole. W sensie nie byłem pełnoletni. I kurde, co by tu powiedzieć? Interesuję się sportem, tak? Jak to było w tym dowcipie. Nie, generalnie interesuje mnie programowanie, grafika komputerowa, zawodowo grafikiem jestem. Robię konceptarty, game design. Siedziałem w animacjach, siedziałem w dźwięku, pracowałem w filmówce, nawet w nieszczęsnym. No, tam z Kamer Plusem współpracowałem. I to jest tak, że przez wiele lat zbierałem masę różnych przedziwnych doświadczeń związanych z wizualnymi sztukami, filmem i grami, co spowodowało, że jestem w stanie, że byłem w stanie, znaczy jestem w stanie, ten taki projekt typu Game Master Module, jestem w stanie go po prostu zrobić praktycznie, że samemu. Tam kilka osób mi pomaga przy tym, ale można powiedzieć, że jest to projekt jednoosobowy. Dobrze. Wiadomo, do tworzenia rzeczy RPG-owych tchano z jakiejś pasji i zamiłowanie do RPG-ów, ale powiedz mi, co było takim elementem, momentem zapalnym do tego, żeby uznać, dobra, to ja siadam, tworzę własny stół wirtualny, własne narzędzie. Co to bym kierowało? Kierowało to, że graliśmy w sesję RPG w Battletechu, ale nie jako system rozgrywki, w sensie walki mechami, czy tam pojazdami i tak dalej, tylko to było bardzo mocno, może też nie Mech Warrior, bo nie ścigaliśmy na podstawie rulebooka, ale po prostu potrzebowaliśmy systemu, że poruszamy się tymi mechami, poruszamy się tymi samolotami i potrzebny był system, żeby łatwo to. Wiadomo, w dzisiejszych czasach online i jeszcze tam tej pandemii i tak dalej, żeby łatwo można było grać. I zacząłem to po prostu pisać, bo ja robię różne projekty dla siebie prywatnie. Jak potrzebuję jakiejś aplikacji, to po prostu ją piszę. I napisałem ten system. I on tak trzyma, że on zaczyna działać, więc kurczę, sobie pomyślałem, ty, a gdyby spróbować wypuścić to na Steamie, nie? Może się uda. No i to była męczarnia, miesiąc pracy ze Steamem, żeby w ogóle grę wypuścić, no ale się udało. Ale tak, głównym jakby z czynnikiem było to, że nie miałem systemu, bo wiadomo, jest tabletop simulator i inne, ale systemu, który będzie prosty i będzie nie będzie gracza jakby rozgrywki szufladkował w jakąś konkretną rzecz,
a z drugiej strony też nie będzie wymuszał żadnych zasad na rozgrywce, a będzie graczowi czy tam Game Masterowi dawał możliwość robienia tego, czego chce. Bo są systemy do rozgrywania sesji Battletecha, czy tam innych heksowych systemów, ale one opierają się na zasadach, a my nie chcieliśmy zasad. Chcieliśmy, żeby mistrz gry miał możliwość robienia, co mu się podoba. Stąd to powstało. Czyli obecnie twój projekt jest system agnostycznym stołem wirtualnym, który obecnie można zakupić jedynie na platformie Steam, bo też zaznaczmy, bo to też już nie bywać, że jest to stół płatny, bez obecnie wersji darmowej. Tak, jest płatny, darmowej wersji nie ma na razie, ale pracuję nad pewnym rozwiązaniem, jakby to zrobić, żeby każdy mógł sobie to sprawdzić za darmo. Czy to będzie ograniczenie czasowe, czy brak możliwości zapisywania stołu. Mam kilka pomysłów i kilka rozwiązań, które muszę zaimplementować. Tak, jest dostępny na Steamie, ponieważ jest to wbrew pozorom najprostsze, mimo że było to dosyć trudne i upierdliwe, bo to jednak dużo papierologii było, żeby się przez to przebić. Rozważałem inne platformy, ale jeszcze jakby nie ma decyzji co dalej, bo tak naprawdę ciężko wypuścić to w inny sposób. Z pewnością tyle co miałem chwilę styczność z twoim projektem, z twoim stołem, to jest on ewidentnie dyktowany pod rozgrywkę heksowo-siatkową, taką rozplanowaną na konkretne fragmenty stołu, z nawet możliwością wyznaczenia, nadania sobie nazwy konkretnym, nadania numeru każdemu z polu dostępnym na stole. Więc jak dobrze rozumiem, że cały ten stół ma być troszeczkę pomijany, że ma być systemowo agnostyczny, czy to typu dyktowany pod ala bitewniakowe walki? Tak. Generalnie wywodzi się to z Battletecha, dlatego heksy to była pierwsza rzecz. I dlatego numeracja heksów dosyć specyficzna, która jest w Battletechu, czyli dwucyfrowa, pion i poziom. Ale jest możliwość rozgrywania, jakby że tak powiem, rozgrywania rozgrywki, są myślane, bez żadnego systemu heksowego. Po prostu jest pełna dowolność, można przesuwać jednostki, jak się podoba. W tym systemie aktualnie nie ma wszystkich rozwiązań, które są dostępne w tych systemach siatkowych i heksowych, jeżeli chodzi o budowanie terenu, ale to będzie jeszcze. Jeżeli już jesteśmy przy budowaniu terenu, zauważyłem, że jeżeli już włączamy dzielenie stołu, to też można sobie podnosić pojedyncze kafelki, tworzyć kolejne warstwy i tak naprawdę nadać im także głębokości. Ości. Co trzeba zaznaczyć, bo też wiadomo, w wywiadzie niektórzy będą to słuchać tylko audio, więc musimy też trochę jak najbardziej być opisowi w tym, o czym opowiadamy. Co mnie zaciekawiło w kontakcie z tym, że masz dość bardzo oryginalną opcję posiadania kości, czyli masz generator liczb losowych nie oparty na standaryzacji kostkowej, a wręcz na tylko i wyłącznie na maksymalnej wartości, jaką sobie wybierzesz. To jest dość ciekawe podejście. Tak, jest dosyć ciekawe podejście. To się wywodzi z jakby całego założenia systemu, czyli że on ma nie przeszkadzać graczowi i ma sobie wybrać, co on potrzebuje. Więc jakby oczywiście system jakby rzutu kośćmi będzie można wybrać konkretne grupy kości, mieszać je,
Ale na początku, żeby była w ogóle możliwość generowania liczb losowych, to po prostu dałem taki system, że się wybiera zakres maksymalny od minimalnego, od jedynki do tylu, ile się ustawi, tak naprawdę do 99, albo nawet im więcej. I ilość, ile takich kości ma zostać rzuconych. Co oczywiście oznacza, że to nie jest symulator do końca kości, no bo wiadomo, to nie, rzut kością to nie jest po prostu generacja losowej liczby od tam 1 do jakiejś tam wartości. Ale tak, jakby założenie jest takie, że ja zazwyczaj w takich systemach denerwuje mnie to, że system na mnie wymusza coś konkretnego, że na przykład w tabletopie trzeba najpierw jakieś tam sakiewki poprzenosić, wyciągać, załadować modele i to mnie, takie rzeczy mnie odrzucają. To jest fajne, to dzięki temu taka gra jest ładna, wizualna, może moja nie jest aż tak wizualna, ale ona ma pomóc zwizualizować nam, bo w RPG-u o to chodzi. Nie chcemy patrzeć na ładną rzecz, chcemy sobie ją wyobrazić i tylko, żeby było prościej na danym stole to przedstawić. Tak samo jak systemy przecież D&D, to była kartka z heksową siatką i stawiało się ludziki, jakby na tym ten cały system się opiera. I to jakby założenie jest podobne. Wbrew pozorom można dużo rzeczy w tym systemie zrobić, ponieważ można ładować modele własne i inne rzeczy. Ale tak, ten system kości jest... znaczy tak, jeszcze a propos systemu kości. Ciekawostka jest taka, że jakby cała moja gra jest stworzona dla mistrzów gry, którzy prowadzą sesję przez Discorda. A jak dobrze wiemy, tacy mistrzowie mają już opracowane systemy, które znają, na przykład do generowania rzutu kości. Więc to, że dopisałem ten system generowania kości, to było na zasadzie dobra, gdyby ktoś potrzebował, to dopiszę, ale i tak wszyscy używają swojego systemu. Więc jakby... jestem świadom tego, jak wygląda rozgrywanie takiej sesji i myślę, że tam nie ma co na siłę dodawać rzeczy, które no, nie do końca są potrzebne. Mógłbym zrobić generator 3D, turlające się kostki na fizyce linczone, ale wolę ten czas poświęcić na coś, co jest bardziej potrzebne. Czyli coś, co na przykład symuluje rol w opcji wybrania 3D, ale z tego to widzę, to nie starasz się za bardzo stworzyć platformy samej sobie, ale tylko i wyłącznie narzędzie dodatkowe wizualizacji. I właśnie tych aspektów, które wymagają pewnej precyzji. Tak, i dlatego na przykład w podstawowej aktualnej wersji, ale to się zmieni, nie ma opcji multiplayer. Ponieważ zwyczajnie mistrz gry chce mieć pełną kontrolę nad stołem, i udostępnia swój ekran. Oczywiście będzie system multiplayer z podziałem na przyznaczanie ról i tak dalej dla jakichś tam graczy, ale pisanie tego systemu multiplayerowego jest na tyle może nie skomplikowane, ale czasochłonne, że wolę dopracować rzeczy, które teraz nie do końca dobrze działają, albo wprowadzać nowe fajne pomysły, czy nowe modele, czy jakieś inne elementy, miarki, czy takie rzeczy. Właśnie, jeżeli... mówimy o tej kontroli, to mnie pierwsza moja myśl była, jeżeli właśnie na tym etapie oddajemy tylko i wyłącznie klucze samemu mistrzowi gry i to ma być tylko wizualizacja, to co mi przyszło i co by było bardzo ciekawym zastosowaniem, żeby generowanie czy danie dodatkowej opcji spektaktora. Czyli mistrz gry może widzieć jedno i wytworzyć oddzielne okno, które widzą inni, czy to dawać, jak niektórzy lubią sobie szykować, ekrany wbudowane w stoły albo rzutniki, czy to też na stół, czy to na inną powierzchnię. Mogłaby być nieco wspomagająca tego, bo raz, że można by było ukryć pojedyncze rzeczy, prawda, jak sam chcesz, no, nie dajesz tam dużo narzędzi, bo to nie ten twój stół nie ma, mówię to już, twoje narzędzie nie ma mieć wszystkiego w sobie, tylko to esencja, że dochowania rzeczy albo ustawienia takiego kadru, to wszystko mogłoby dać konkretny kadr, który widzą tylko gracze. Nie zastanawiałeś się nad tym? Tak, jedna z rzeczy, którą chcę zrobić, bo tam jestem w kontakcie z kilkoma mistrzami graczy, którzy to testują i mi podsyłają pomysły,
to jest to, żeby można było zakryć coś przed graczami. Przed sesją niż gdy tworzy sobie całą mapę i żeby mógł zakryć to. I tego mój system aktualnie nie ma. I nad tym pracuję, jakby to zrobić w najprostszy, najwygodniejszy dla wszystkich sposób. Jeżeli chodzi o spectating, tak, to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba, to byłoby dobre rozwiązanie, na, jakby żeby wprowadzić ten cały system. Najpierw wprowadzić tylko spectating, a potem możliwość dla graczy poruszania konkretnymi figurkami. I tak, to zostanie wprowadzone w momencie, jeżeli zostanie napisany cały netcode od komunikacji między komputerami, bo to jest dosyć, może nie, że skomplikowane, trochę upierdliwe. Samo skomunikowanie dwóch komputerów po prostu. A nie myślałeś, żeby po prostu, żeby otwierało ci dodatkowe okno albo jakieś otwierało małe okienko, gdzie byś ustawiał tą zewnętrzną kamerę, która by była czy to wirtualną kamerką, czy czymś podobnym, a żeby wrzucić to na drugi ekran? Dzięki temu tak masz naprawdę tryb spektatora w jednym urządzeniu i odpada dodatkowa komunikacja. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Może nie myślałem dokładnie nad tym, ale chciałem zrobić mapę, mini-mapę dwuwymiarową, która byłaby w oddzielnym ekranie, gdzie mistrz gry widziałby wszystkie jednostki, nawet te zakryte. I żebym tam mógł manipulować mapą, żeby gracze nie widzieli. Więc jakby myślałem nad tym systemem, ale nie w ten sposób. I powiem ci, że to jest fajne rozwiązanie. Będę musiał to wrzucić na listę rzeczy, które trzeba jakoś rozwiązać. Bądźmy szczerzy, twoje rozwiązanie jest dla mistrzów gry, którzy chcą być mocno zaawansowani po swojej stronie, a tak naprawdę robić zabawę dla graczy. Jak to się brzydko mówi, mistrzu gry, baw mnie, to jest ten raczej narzędzie dla tych mistrzów gry, którym to takie podejście nie przeszkadza, wręcz mieliby frajdę z tego, że do dedykowania jak są. Była historia, że chyba facet od 30 lat prowadzi jedną i tą samą kampanię, szykując całe dioramy i mając praktycznie całe piętro budynku dedykowane tylko temu. To raczej twój projekt jest dla takich ludzi. Ale co uważam jest warte powiedzenia o nim, to coś, co nie widziałem w żadnym innym stole, a się interesuję, posiadam Fantasy Grounds, Spell Tale. Przepraszam za tego, ale które robiło swojego czasu hit na Kickstarterze i który jest naprawdę ładnym stołem, który daje ci opcję kulania kosteczek, dawanie wyników, dodawania mobów, nawet wręcz przeglądarkową bibliotekę lokacji tworzonych z asetów i dodawania figurek. A co społeczność kombinuje bardzo pod górkę, to podmienianie modeli, a twój stół jest jedynym chyba stołem, który mówi otwarcie, dawajcie co macie i z czego wymieniasz tam nawet STL-e, które są typowo formatem dla fanatyków druku 3D. Tak, ponieważ ja to robię jako też gracz i mistrz gry i dobrze sobie zdaję sprawę z tego, bo jakby zaczęło się od Battletecha, no i nie mogę wrzucić figurek z Battletecha, no bo bym się nie wypłacił, nie? A negocjowanie teraz umów z różnymi systemami jest dosyć trudne. Ja daję narzędzie i mówię, nie mój cyrk, nie moje małpy. Bardzo ładnie. To prawda, trzeba przyznać tylko jedną wadę tego, że pewni estetyczni puryści czy miłośnicy wszystkiego co ładne mogą mieć problem z tym, co mają drukarze, czyli po przygotowaniu modelów jest szary, ewentualnie inny kolor, którego jest zrobione. I to jest powód, dla którego mi się to rzuciło w oczy, bo samemu drukuję i uwielbiam. Mój Mars tam stoi. Kajka drukuje, nie drukuje figurek, drukuje inne rzeczy. Buduje kokpit samolotu.
Ale to za chwilę może o tym. Tak, aktualnie system ma możliwość nadawania tylko i wyłącznie koloru danym jednostkom. Możemy sobie przeciwniku oznaczyć na zielono, czerwono, czy tam graczy podzielić, to mówię, z 8 kolorów. Ale pomagają, bo mówiłem, że nie sam to robię, pomagają mi znajomi, że tak powiem, z branży graficy komputerowi, którzy wykonują dodatkowe modele po prostu, że tak powiem, po godzinach. I powoli ta liczba modeli będzie rosła i z czasem będzie system, że te modele będą, te figurki będą oteksturowane i będzie można po prostu nadawać im kolor albo całościowo, albo specyficznych elementów, czyli żeby to po prostu też wyglądało ładniej. I zdaję sobie z tego sprawę, że w tym momencie nie jest to najpiękniejsza gra, jaka ma być, ale z drugiej strony no właśnie ma inne atuty, tak? Jakby ja jestem z takiego założenia, że ja chcę mieć czysty stół i sobie na nim coś postawić, a nie mieć z góry narzucone, że muszę używać tylko tych modeli, one są ładne, ale nie mogę używać innych modeli, nie mam czegoś, nie mogę wgrać. Jeżeli ktoś chce prowadzić, mówię, się śmieję, że w szachy nawet można grać, nawet tymi figurkami, które są aktualnie w grze, bo liczba się zgadza. Jeżeli ktoś chciałby zagrać w cokolwiek innego, to sobotuje swoje modele i tyle. A jak wspominaliśmy, no te pola są numerowane, więc spokojnie można. I nawet jak tak. Mówiłeś, masz dwa wymiary, więc jak w szachach. Dokładnie. A jeżeli już jesteśmy przy modelach, to nie myślałeś może nad podjęciem na następnym etapie współpracy z jakimiś generatorami figurek, bo słynny i już chyba jednak nie monopolistą, żeby to tylko zabrzmi, ale jednak wiodący na rynku HeroForge ma współpracę z Spire Tales, więc gdzie oferują integrację prostą, że pobieranie z ich strony, że w końcu można to zaciągnąć, aczkolwiek ja jako człowiek, który drukuje, a nie kupuje sobie raz na ruski rok figurki, no to uważam, że cenowo jest to bardzo niekorzystne. Tak, znaczy generalnie jestem otwarty na takie myślenie, że tak powiem, sam ze sobą, bo tutaj powiedzieć otwarty na współpracę, to nie w tą stronę ta rozmowa na pewno będzie jakby przebiegać. Tak, nawet zastanawiałem się, jakby ugryźć coś takiego, żeby uzyskać licencję jakiegoś systemu i po prostu ich figurki wprowadzić, tak? Tylko to są skomplikowane rzeczy, to są skomplikowane rozmowy. Ja w tym momencie chcę mieć dobrze działający system. Jakby na tym się skupiam, no bo jestem i programistą, i grafikiem w tym projekcie. Więc jakby tutaj kwestie prawne, rozmowy, negocjacje, to jest zupełnie inny temat, ale nie zamykam się na to. Zobaczymy. Może kiedyś jakaś okazja do rozmowy się nadarzy. I powiedz mi, bo pierwsza myśl, która była, jak zobaczyłem ten stół, to było Warhammer. Czy już był testerzy szaleńcy, którzy wręcz chcieli poprowadzić sobie bitwę Warhammera na twoim stole, bo tu już mamy większe armie, a jak obaj doskonale zdajemy sobie sprawę, raczej fandom Warhammer jest bardzo lubi druk 3D do momentu, aż nie musi go wprowadzać na turniej. To już wtedy zaczyna się pewien rozłam i jednak już wytykanie palcami od heretyków, ale to jest jednak społeczność, która mocno pchnęła do przodu kwestię promowania płacenia za modele. Znaczy nie wyobrażam sobie wrzucenia wszystkich jednostek na stół, ponieważ teoretycznie system działa tak, że wrzucamy każdą figurkę, więc wrzucenie każdej figurki, żeby zrobić oddział tam 10 na 10 kwadrat, to byłoby to męczarnią przesuwać te wszystkie figurki pojedynczo. Ale jeżeli ktoś miałby przygotowany model 3D z całym pakietem jakby danej jednostki, tam działu kawalerii czy coś w tym stylu i nimi się poruszać, no to jest to do wykonania, ale faktycznie nikt tego nie testował. Z ciekawości nawet nie testowałem, jaka jest maksymalna ilość jednostek.
którą można wrzucić na stół. To wszystko zależy, wiadomo, od komputera, jaki się posiada. Teoretycznie ogranicza to floating point, czyli mamy tych cyfr bardzo dużo, ale w pewnym momencie komputer się wykrzaczy od ilości. Wiadomo jeszcze, jak zaawansowane są te modele, nie? Ale nie. W ogóle o Fantasy Battle czy o tym. Bo chyba, że mówiłeś o 40, to tak. To byłoby prościej. Ja pomyślałem o Fantasy Battle, bo wywodzę się z Fantasy Battle. Ale 40, czy Warzone, czy inne systemy, no, to byłoby całkiem możliwe. Warzone raczej był do wykonania, bo tam jest dość drastyczna różnica w porównaniu do Warhammerów. Tam grywałem, chociaż ja jestem z tych jednych nielicznych osób, które nie jarał Warzone, a jarał AVP od Prodosów, kiedy oni wskrzeszali te wszystkie projekty. Ja powiem się, że jak w Kronikach Mutantów jakoś strasznie mocno, bo to był motyw taki, że to był system, który się pojawił, jak byłem dosyć młody, i to jest tak, że mamy sentyment do rzeczy z dzieciństwa i właśnie Warzone jest takim systemem, który mi zawsze gdzieś siedzi w głowie i mam sentyment po prostu do tego strasznie. Dobrze. Czyli na razie zaznaczenia wielu modeli, przesuwaniu ich naraz nie ma. Pytanie, czy planujesz? Tak, planuję, ponieważ jakby z założenia podczas takiej rozgrywki, jaką planuję, żeby gra system, jak to nazwać, będzie wykorzystywana, to raczej poruszamy jedną jednostką naraz, ale w momencie, kiedy mistrz gry ustawia mapę do rozgrywki, to zaznaczanie wielu jednostek jest potrzebne i tak, nad tym pracuję. Jakby to jest tak, że bardzo często nie pracuje się nad danym rozwiązaniem, tylko pracuje się nad usunięciem błędów danego rozwiązania. To jest największy problem. Tak. To akurat ten tekst usiadł zbyt blisko domu. Przypomina mi się, dopiero co skończyłem pracę, na razie czuję się, jakbym był w niej. A co, programistą jesteś? Nie, ale bardzo często rozwiązania są dyktowane przez ograniczenia błędów, z którymi się musimy męczyć, na przykład zakładanie nowych baz klientów, nie dlatego, bo chcemy je oddzielić, tylko dlatego, bo już osiągamy limit, przy którym system mówi, że okej, to tu będziesz miał błąd. I wszelkie operacje już są niewykonywalne, pomimo że dalej się pozwala dodawać nowe pozycje. No. To przepraszam. Nie szkodzi, to jest osobisty Wietnam. To może podsumuj tak, co obecnie twój stół oferuje, a co planujesz do niego dodać. Bo jednak nikt lepiej go nie zna, niżeli sam autor. Tak. System oferuje trzy podstawowe systemy rozgrywki, czyli pusty stół bez żadnego snapowania do żadnej siatki, system snapowania do siatki kwadratowej i system snapowania do siatki heksagonalnej. Z tym się wiąże obracanie jednostek, że one się zawsze do krawędzi będą snapować, poruszanie i tak dalej. To są jakby trzy podstawowe systemy i w każdym z tych systemów można wykonywać następujące rzeczy, czyli wymieniać tło na własne grafiki, bo to też jest ważne, że można mieć przygotowane wcześniej bitmapy, JPEG-a, cokolwiek z jakimś tam tłem i możemy to załadować bez żadnego problemu, tam jest system skalowania tego i tak dalej. Możemy zmieniać wielkość jakby ilości tej siatki, którą mamy, jeżeli używamy systemu, który ma siatkę. Przez głowę wszystko wyciągnąć. Czyli tak dalej. Czyli system budowania terenu, czyli tak naprawdę to jest system, gdzie daje nam możliwość stawiania klocków na siatkach o różnych wysokościach, do wysokości 10, z tego co pamiętam, 9 albo 10. Co wywodzi się bardzo mocno z systemu takiej jak Battletech, gdzie to głównie na tym się opiera rozgrywka. Kolorowanie tych heksów, jakieś takie pierdoły, no i ładowanie modeli jako jednostek, którymi tam poruszają gracze, czy przeciwników, NPC-ów, takie rzeczy. Mamy w tym momencie chyba około 12 modeli, które są automatycznie można załadować.
W sensie to są pliki, które są w grze, po prostu, które się ładują z skryptu. No i jest możliwość, to już o czym już mówiliśmy nieraz, czyli możliwość ładowania własnego pliku. System w tym momencie ma jeszcze coś takiego jak możliwość stawiania markerów, to jest oddzielny system. Można w tym momencie postawić marker, tam kostkę czy krążek po to, żeby coś oznaczyć na mapie. I teraz tak, co ciekawe, każda jednostka, którą postawimy, ta figurka, ma indywidualny system notatek, gdzie można zapisywać informacje. Taką ciekawostkę, mamy też informacje, możemy wpisać wartość przy każdej ścianie w siatce, co jest ważne na przykład przy graniu w jakiś symulator lotniczy, gdzie nie wiem, wektor kierunku trzeba sobie zapisać, w jakim kierunku ta figurka leci, czy nie wiem, ilość amunicji, jakieś tam postaci, tam jakieś tam uzbrojenia. Oczywiście podczas ładowania modelu 3D można tym modelem obracać, podnosić go, skalować, bo wiadomo, że modele STL i tak dalej są przygotowywane w różnych skalach. Co planuję dalej? Planuję dalej to wprowadzenie systemu budowania terenu też dla tej wersji bezsiatkowej, bo tam nie można budować terenu, ponieważ wszystko się opiera się na siatce. Skoro nie ma siatki, to nie możemy stawiać terenu. I to jest rzecz, którą chcę wprowadzić jak najszybciej, bo mam takie informacje, że to by się przydało. Chcę jeszcze wprowadzić system stawiania jakby na terenie obiektów, typu budynki, drzewa, jakieś ściany, skrzynki, bo teraz można to załadować, tylko która będzie myślała, że to jest figurka, więc będzie można ją przez przypadek przesunąć. A żeby to zrobić w trybie edycji mapy, postawić wszystkie obiekty, które mają się nie ruszać, a mają, są ważne dla rozgrywki, czy mają robić jakiś klimat, to tego jeszcze nie ma i to też jest jakby, że tak powiem, może nie, że na dniach, ale to jest rzecz, którą chcę wprowadzić jak najszybciej. A, jeszcze jedna ciekawostka, to w ostatnim update'cie weszło. Jedna osoba mnie poprosiła, żeby to dodać, czyli że jak mamy jednostki latające, to żeby można było im ustawić wysokość i żeby ta wysokość się wyświetlała, ponieważ ktoś prowadził rozgrywkę w jakimś systemie samolotów drugowojennych i po prostu chciał, żeby taka była możliwość, żeby zwizualizować wysokość jednostek. No i przy okazji też dodaliśmy modele drugowojennych samolotów, żeby było więcej ciekawych rzeczy. I to chyba na tyle. Co do dalszych planów, to gdzieś tam jest ten multiplayer, ale tak jak mówisz, to jest bardzo fajna rzecz i muszę to mocno to rozważyć, czyli zrobienie tego dodatkowego okna, żeby je udostępnić tam na Discordzie czy jakimś innym systemie. I eliminacja błędów, które są aktualnie. Czyli niekończąca się praca, bo tak naprawdę błędów się nie da wyeliminować, wybiera się tylko te, które nie przeszkadzają na tyle, że nie przeszkadzają, że możemy je zaakceptować. Tak, a reszta to jest that's not a bug, it's a feature. Tak. Właśnie a propos tego, to jak teraz mówiłeś, że na razie tereny można, tak to system traktuje tereny tylko jako figurki, to jak ktoś chce mieć otoczenie, to musi robić te same myki jak statuły w Skyrimie, czyli to są NPC zamrożeni z oddzielną teksturą, a jak się myśli, co silnikowi się walnie, to nagle statuły ożywają. Jest bardzo creepy. No tutaj nic nie ożyje, ale tak, ja zdaję sobie sprawę z tego i jakby tu jestem otwarty, bo jakby nie udaję, że jestem jakąś wielką firmą, która robi super produkt, jakby wiem, że pewnie rzeczy aktualnie w systemie się nie da zrobić, trzeba to obejść w jakiś głupi sposób i niestety tak to jest, ale staram się to naprawić jak najszybciej i jakby zrobić, bo ja też z tego systemu korzystam, więc jakby ja też dodaję te rzeczy, ponieważ na przykład wiem rzeczy, które mnie denerwują i też chcę to zmienić, na przykład mam napisane, ale jeszcze nie wprowadziłem tego update'u, bo w tym tygodniu się pojawi, żeby móc wypełnić docelowo całą mapę terenem jednej wysokości, jednego koloru. Żeby zrobić sobie jakąś podstawową rzecz, bo mnie to denerwowało, że za każdym razem muszę klikać w każdego heksa, żeby go pokolorować. I takie rzeczy cały czas jakby dodaję, no bo mówię, one mnie denerwują, więc tym bardziej będą denerwować innych ludzi. Tego nie ma. I tutaj mamy przynajmniej to pocieszenie, że twórcy to są jedni z nielicznych twórców, którzy korzystają z tego, co tworzą. Tak, ponieważ to, że ja w ogóle wypuściłem to na Steama, to było na zasadzie takim, dobra, system w miarę dobrze działa,
I mówię, kurczę, to nie chodziło o to, dobra, zrobię skok na kasę, zrobię miliony, pojadę sobie na Hawaje. Nie, chodzi o to, że to jest tak, nie wiem, jak Patronite jest, tak, na jakichś tam kanałach. Że na zasadzie, żeby ktoś po prostu wspomógł, tak, na tej zasadzie. Myślę, że kwota nie jest jakoś strasznie wygórowana to przy aktualnych cenach gier. I to po prostu niech ten mój czas, że tak powiem, nie siedzenia z żoną, tylko siedzenia przy kodzie, niech się zwróci. Nie? No tak, jeżeli już mówimy o finansowaniu, to też trzeba wspomnieć, na czym to jest. I twój projekt opiera się na Unity. Co ostatnimi czasy jest pozytywną i negatywną rzeczą? Z tego powodu, czy negatywną ze względu na to, co się ostatnimi czasy działo i cała drama z kosztem od instalacji, a nie od sprzedanej ilości sprzedanych kopii. Czy te zawirowania jakieś dały ci do zastanowienia się, że może jednak wybrać lepiej inny silnik i ewentualnie przygotować sobie nową wersję na czymś innym? Tak, jak się pojawiło całe to zawirowanie, to tak, to zacząłem od razu się zastanawiać i myśleć o tym, co z tym fantem zrobić. I jak już wyszło takie chyba te drugie oficjalne stanowisko Unity, to zagłębiłem się w temat i okazało się, że to wcale nie jest takie złe, znaczy inaczej. To nie jest tak tragiczne, jak pierwszy rzut oka człowiek myślał, że to nagle od każdej aplikacji i tak dalej, bo tam są odpowiednie progi i tak dalej. I okazuje się, że kosztowo to nawet jeżeli ktoś ma aplikację, tam chyba miliona ilości sprzedanych czy coś w tym stylu, to licencje razem z tymi opłatami tak są tańsze niż Unreal Engine 5, się okazuje. Że Unity tak naprawdę bardzo mało pieniędzy bierze od tych twórców. Ja nie będę przepisywał tego na Unreala, chyba że będzie jakiś inny powód, ale na razie go nie widzę, ponieważ ja się na to nie zahaczam z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, musiałbym przejść na najnowszą wersję Unity, której jeszcze nie ma, od której będzie to dopiero działać. Drugie, żebym ja przekroczył próg tej instalacji, to zarobię tyle pieniędzy, że mi to nie będzie interesować. Bądźmy szczerzy, jeżeli byś dotarł do tego progu, to każdy inny stół by ci przychodził do ciebie i pytał, jak to zrobiłeś, bo bądźmy szczerzy, RPG to nisza, a jeżeli robimy narzędzie, które ma wspierać konkretny aspekt, no to tym bardziej, nie ukrywajmy, to jest dodatkowa nisza. To nie będzie narzędzie dla ludzi, którzy chcą korzystać z systemów opartych o teatr wyobraźni, czy bardziej narracyjny lub niewymagający tak skrupulatnej walki. Tak, zgadzam się z tym, jakby tego, jak już mówiłem, tego nie ukrywam, jakby w tym momencie, i raczej tak dopóki ten multiplayer nie powstanie, ale nie wiem, czy ludzie nawet będą z tego korzystać. Jakby zrozumiałem, dla mnie było to, że na przykład grupa graczy zrzuca się na jedną licencję dla mistrza gry. To już w ogóle wtedy jakieś grosze wychodzą za ten mój produkt. Jakby to było w mojej głowie, że ludzie tak zrobią, to sam bym tak zrobił, tak? Na tej zasadzie, więc jakby ja tutaj kompletnie nie celuję w jakieś nie wiadomo co. Jeżeli, bo tak mówimy o kwocie, a powiedzmy, że to jest chyba 75 zł? Tak, to zależy od przelicznika, bo to się ustawia w euro. To chyba jest tam 14 euro w tym momencie. Tak, i ja generalnie staram się brać udział w różnych promocjach. Sam wrzucam promocji z różnych okazji. Jak ostatnio byłem tam na innym, że tak powiem, kanale rozmawiać, to też tam wrzuciłem promocję, bo żeby zachęcić tych ludzi, jakby zdaję sobie z tego sprawę. Uważam, że to nie jest jakaś strasznie duża kwota, a prawda jest taka, że jest im swoje. Dużo bierze, jeszcze trzeba podatek od tego zapłacić i finalnie to nie jest tak, że ja 7 dych dostanę od każdej osoby. Ja dostanę zdecydowanie mniej. Można nawet powiedzieć, że połowę tego. Tak, a inne stoły... Skupiałem też się na czymś innym i też o wiele więcej kosztuje, nawet
Niektóre chyba, nie, Fantasy Grounds ma chyba wersję do 400, chyba to taka powiedzmy kompletna z licencjami, także zaprasza się No, każdego, no, a no. bazowa to nadal jest około 200 zł. A gdzie ten stół opiera się mocno o kupowane moduły. Tak, tak. Ja jakby nie zamierzam wchodzić w jakieś DLC-ki płatne. Znaczy, wiadomo, nigdy nie mów nigdy, nie? Oczywiście. Ale jakby z bardzo prostego powodu napisanie DLC opartego na licencję, tak żeby to nie wyciekło w jakiś sposób, żeby nie mieć konsekwencji prawnych potem, jest trudne. I nie wiem, czy mi się chce skupiać na tym, jakby czas mój pracy nad tym. Wolę to zrobić w takiej formie, jaki jest, czyli takiej bardzo mocno umownej, że wszyscy wiedzą, co mają z tym zrobić, co i co funkcje, jakie daje moja gra i tyle, nie? Więc jakby tu raczej nie będę wchodził w DLC. Jeżeli już, nie wiem, powiedzmy, że to byłby jakiś niesamowity sukces finansowy, mógłbym stworzyć zespół, zrobić wersję 2.0, która będzie już jakimś pięknym systemem zaawansowanym i będzie można się takie rzeczy bawić, to okej, okay, może, nie? Ale to jest jakaś opowieść ze snów generalnie. Nie wierzę w to za bardzo. Prędzej się doczekamy możliwości dokupienia sobie jakichś gotowych modeli, czy to od ciebie, czy przy współpracy z kimś, żeby ktoś miał mniej pracy z uploadowaniem ich do samego programu, aniżeli cokolwiek innego. Jeżeli już to tak, jakieś przygotowane modele, które mają już odpowiednią skalę, na przykład jeżeli będzie ten system teksturowania, że te modele będą ładnie wyglądać, mieć efekty świetlne w sobie, jakieś takie rzeczy dosyć ładnie wizualne, tak? To okej, okay, to może w ten sposób, że będzie przygotowana paczka, jakiś tam, nie wiem, paczka fantazy, powiedzmy tak, z jakimiś tam postaciami, które są przystosowane pod ten system. Okej, okay, ale wiesz co, ja też jestem troszeczkę ze środowiska open source i kasowanie ludzi za model 3D. Ciężko by mi się spało w nocy. Zawsze możesz dać, wiesz, z opcją wyciągnięcia sobie i wydrukowania go. Znaczy, chodzi o to, że jeżeli bym poszedł w modele, czy, bo to wiadomo, głównie takie DLC-ki w czymś takim, to byłyby modele, to jakby model to byłby tylko dodatek. To musiało być coś innego, że jakby żeby ktoś, kto by kupił taki DLC, to naprawdę by dostał coś fajnego. A ten model oczywiście tam jest, bo tam ułatwia mi graczowi rozgrywkę, ale to bardziej bym się skupił na czymś dosyć unikatowym niż tylko model 3D, który można z Thingiverse'a ściągnąć. Czyli skórki, orki dla konia nie spodziewajmy się. Nie, żadnych skrzynek, jakichś karambitów, innych rzeczy. Nie. Tak, Unity też jest silnikiem wieloplatformowym. Niektórzy istnieje żart z tym, że to jest kwestia zapisz jaką. Myślałeś, żeby stworzyć wersję na urządzenia mobilne albo przeglądarkową? Myślałem, ale to mogę powiedzieć, że myślę o wszystkim. Nie za bardzo wyobrażam sobie, w jaki sposób, skoro system jest stworzony po to, żeby mistrz gry udostępniał ekran i sterował tym wszystkim i siedzimy, gramy sesję RPG dwugodzinną i ktoś miałby siedzieć na telefonie? No to zależy od zastosowania. No chyba, że to też może być, że mistrz gry bym z iPada to sterował. Prędzej bym zrobił jakąś aplikację mobilną, która by się łączyła z tą grą i dawała dodatkowe możliwości. Może jakaś minimapa, może jakieś ładowanie, jakieś odkrywanie terenu, żeby ostrzec, typu jakby Steam Deck, tak? W tej zasadzie, gdy tam można zaprogramować. Wspominałeś sobie o tym, że do modelu można przypisać konkretne notatki, nawet w zależności od ścianki modelu, to może kwestia, że widziałby ktoś cały czas swoją kartę, żeby prowadzić moduły projektowania swoje a la Excel karty, czy podkładania edytowalnego PDF-u. Nie wiem, no to tu już strzelam totalnie, no bo też nie siedzę w takich projektach, żeby wiedzieć, co jest sensowne, co można zainkorporować, a co nie.
To jest fajny pomysł. To jest fajny pomysł. Myślę, że nie na ten etap, bo teraz jest dużo rzeczy, które trzeba naprawić i dużo funkcjonalności dodać, ale to jest bardzo fajny pomysł, żeby zrobić takiego, że faktycznie mieć wgląd. W momencie, kiedy będzie ten multiplayer i gdzie będzie można się łączyć do, czy jako spectator, czy w jakiejś innej formie, gdzie mistrz gry będzie mógł, bo założenie jest takie, że mistrz gry, jak się do pokoju wejdą wszystkie osoby, tam nie wiem, zablokuje pokój czy coś, to będzie mógł przypisać dane jednostki do danych osób, które są w danym pokoju. Powiedz mi, i wtedy faktycznie możemy tak zrobić. Jak mówimy o danych jednostkach, to jest rozpoznawane jako dany model, czy jako dany obiekt? Bo to jest dość duża różnica. To jest dany, to jest tak zwany unit w moim systemie, który ma swoje wartości w kodzie i on po prostu ma model 3D, który można wymienić w każdym momencie i wszystko z nim zrobić. Obrócić go, zmienić mu kolor, wstawić jakiś inny. Jedyne co to jest rozróżnienie na jednostki, że tak powiem, piesze i latające, że mają po prostu inną podstawkę i te latające można im ustawiać wysokość. Ale w tym momencie no jakby to są dwie różne, to jest to samo, tylko że w inny sposób się wyświetla gadka techniczna, ale nie, to nie są po prostu modele, którymi można poruszać, to są faktycznie cząstki kodu, które są indywidualne i dlatego one mogą mieć notatki, dlatego one mogą mieć różne informacje zapisane w sobie. I ktoś, kto może teraz nas słuchać, się zastanawia, to nie musi się martwić, że nagle trzech gwardzistów będą mieli do siebie te notatki, bo się znajdowali nie to konkretny model gwardzisty jest z paczki i ma przypisane do siebie te metadane. Tak, i te dane, tak, to jakby nie jest to związane, te dane się zapisują w pliku, gdy zapisujemy całą jakby mapę, cały stół i to jest, zresztą nawet to jest niekodowany plik, można zmieniać w ogóle te dane. Nie bawię się w takie rzeczy jak kodowanie, bo po jaką cholerę. Można sobie nawet zmienić ten notatki, gdy była potrzeba. W sensie poza grą. Dobra. Sądzę, że chyba opowiedzieliśmy o wszystkim, co istotne, co można, co trzeba poruszyć. No, zaznaczyliśmy, że to jest jednak narzędzie, a nie cały cyrk w sobie, czy tam skrzynka z narzędziami, to sterowane konkretne do konkretnego celu. Więc to też nie, na pewno nie powinni po to sięgać ludzie, którzy myślą, że zostaną mogą tylko, no, mają to i o niczym innym nie muszą myśleć. Nie. Tutaj to mówię, jakby jestem tutaj otwarty, to nie jest system multiplayerowy, gdzie teraz można zagrać, to tutaj tak naprawdę nawet żadnego tutorialu nie ma, UI jest jaki jest i tutaj niczego, nikt tutaj nie prowadzi za rękę, to jest taki old school lata 90, po prostu jest aplikacja, ma swoje menu i jest skierowane dla doświadczonych po prostu mistrzów gry, którzy potrzebują dodatkowego narzędzia do prowadzenia sesji, a nie, że mają narzędzie do wszystkiego, bo uważam, że takie rzeczy nie istnieją. Ja sądzę, że to jest w sumie dobre rozwiązanie tak naprawdę, że mistrz gry przychodzi z laptopa i załóżmy w tej wersji, że czy to podłącza się do telewizora, czy właśnie z jakiejś companion appa, rzuca to reszcie ludzi, tak naprawdę ogranicza ilość akcesorii podczas sesji, czy to właśnie mapy taktycznych, figurek, to wszystko. I dzięki temu ma i szybszy setup, modyfikowanie sytuacji wprowadzenia. Znaczy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Chodzi ci o to, że przy stole on siada. Na telewizorze, tak? I tak, to jest w sumie dobre rozwiązanie, bo można byłoby rozegrać w takim wypadku wszędzie sesję, jeżeli ma się laptopa, że tak powiem, czy jakieś, na mobilne to jeszcze, znaczy po prostu nie istnieje. Ale tak, to jest w sumie prostsze, bo jeżeli potrzebujemy narzędzia, które ma nam po prostu pomóc coś zwizualizować, to jak najbardziej, to w sumie jest dobra opcja. Jednocześnie
to, że to nie ma tych wszystkich, bo do trysków też nie ma rzeczy, które przesłaniają ci istotne informacje. Tak, i nie zużywa też dużo pamięci. Oczywiście ma ustawienia graficzne, są tam trzy poziomy z jakimiś wodotryskami, które Unity basicowo daje, to jakieś tam blur, glow, takie rzeczy, ale można ustawić to na najniższych ustawieniach i podejrzewam, że podzielą na absolutnie każdym sprzęcie. No, bądźmy szczerzy, raczej to jest takie oprogramowanie, gdzie jak będzie klatkowało, to wielkiej różnicy nie zrobi, bo pokaz slajdów też będzie skuteczny. Dokładnie, dokładnie. To ma nam po prostu pomóc. Ja oczywiście chciałbym, żeby ta gra, ten system wyglądał ładnie, żeby na przykład, nie wiem, każdy ten heks, który się generuje, żeby miał jakąś fajnie odbijał światło, żeby tam był jakiś efekt kamienia, czy wody płynącej, animacja. To znaczy, oczywiście chciałbym, żeby tak to wyglądało, tylko po prostu nie mam mocy przerobowych, to nie jest zespół nie wiadomo ilu osób, tylko jestem z tym sam plus tam 2-3 osoby z doskoku. Czy taki poziom będzie kiedyś? Może będzie. Chyba, że się okaże, że jest na tyle dużo graczy, jakby użytkowników systemu, którzy uważają, że to im odpowiada, to wtedy nie będzie sensu tego zmieniać. Może wtedy się zrobi inną wersję, która będzie jednak narzucać graczowi pewne rzeczy, ale będzie bardziej jakby friendly dla szerszego grona osób, może w ten sposób. Dobrze, to chyba teraz omówiliśmy wszystko, wyjaśniliśmy wszystko, więc teraz oddaję ci ostatnie minuty na przekazanie jakiejś wiadomości od siebie. Czy jest coś, co chcesz jeszcze dać od siebie, powiedzieć? Od siebie powiedzieć, no z zainteresowanych zapraszam na Steama, Game Master Module. Tam staram się wrzucać update, posty Steamowe i tak dalej w tym community. Nad czym pracuję, co nowego będzie, co jest aktualnego. Jeżeli tutaj twoje odbiorców używa z TikToka, to Game Master Module jest na TikToku, gdzie staramy się regularnie wrzucać jakieś rzeczy, które pokazują, jak to wszystko działa. Też wiadomo, po to, żeby to zareklamować. I mam nadzieję, że niedługo pojawi się to demo i każdy będzie mógł sprawdzić, czy ten system mu odpowiada. A jak nie, to trzeba pamiętać, że Steam ma politykę zwrotu. Jeżeli ktoś chce w ten sposób spróbować, to czemu nie? Dobra. I to chyba na tyle. Bo nie za bardzo jestem w stanie się, że tak powiem, nie wiem co powiedzieć, że zachęcić, czy rozreklamować, no bo tutaj jakby prywatnych rzeczy reklamować nie będę, chyba że moją kolejną grę, na którą powoli pracuję, ale to jest chyba na inny temat. Poza tym to chyba nie na twój kanał będzie. Chyba nie, ale pożyjemy, zobaczymy. Dobra. To ja bym przede wszystkim chciał ci podziękować za dzisiejszą rozmowę i twój czas. Życzę twojemu projektowi, żeby się rozwijał jak najlepiej, jak najskuteczniej. A słuchaczy zapraszam chociaż do sprawdzenia, czy to strony Steam, czy kont społecznościowych. Dziękuję bardzo i zapraszam. Miłego dnia wszystkim.